że zgoda na taką podstawę prawną, a nie inną, przez polski rząd wyrażona, będzie się mściła i tak naprawdę uniemożliwi rzetelne śledztwo. To było wiadomo już kilka dni po katastrofie tak naprawdę, kilkanaście dni po katastrofie i o tym również ludzie mówili na krakowskim przedmieściu. Ludzie, którzy podawali przykład, że jest umowa z 93 roku dotycząca lotów wojskowych i która dawałaby nam znacznie lepszą pozycję negocjacyjną. I o tym mówili prości ludzie na ulicy i to mówili kilkanaście dni po katastrofie. Dzisiaj, kiedy no, większość ludzi o tym mówi, mamy dwa lata po katastrofie, no to, ale już mleko się rozlało, tak? To znaczy już nie możemy się odwołać ani od tego raportu MAK-u, już w świat poszła ta wersja rosyjska, polski rząd nie może z tym nic zrobić, no to jakby już o tym wiadomo. Natomiast to było wiadomo kilkanaście dni po katastrofie i to, że rok po katastrofie, w rocznicę po katastrofie, ja nie znajdując innej formy wyrazu, która mogłaby być odpowiednia do powagi sytuacji, zdecydowałam się na to, żeby na krakowskim przedmieściu wyrazić swój protest, bardzo skromny z jednej strony, no w postaci jednego namiotu, a z drugiej strony bardzo jestem wdzięczna, tutaj część ludzi jest obecna, która dołączyła się do tego protestu i dzięki nim tak naprawdę ten protest trwa do dzisiaj. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za to. To jednak miało to jakiś, ma to jakiś sens, no przynajmniej jeśli nie zmienimy rzeczywistości, to przynajmniej we własnym sumieniu będziemy mogli powiedzieć, że przynajmniej coś próbowaliśmy zrobić. Dziękuję bardzo. Na wstępie chciałem w ogóle podziękować za zaproszenie, bo bardzo sobie to cenię, bo uważam, że nawet jeżeli się różnimy w jakichś ocenach, poglądach, opiniach, to zawsze jest lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać, więc naprawdę jest to bardzo cenna inicjatywa. Co do, chciałbym jeszcze dwa słowa polemiki z panią Ewą Stankiewicz, zanim będę odpowiadał na pana pytanie konkretnie. Otóż ja uważam, że oczywiście każdy protest moralny jest godny pochwały i jest na pewno wymaga bardzo pozytywnej oceny. I tak samo uważam, że ten protest, który pani Ewa rozkręciła, jest zorganizowany z najwyższych pobudek i w związku z tym jak najbardziej godny pochwały. Natomiast oczywiście nie można abstrahować od faktów, które mają miejsce. To znaczy dobrze, że wszyscy nie mają takiego samego poglądu w społeczeństwie i nie ma jedności moralno-politycznej i nie głoszą wszyscy tych samych poglądów, to jest bardzo dobra rzecz. Natomiast trzeba się tak jakoś odwoływać do faktów. Odwoływanie się do faktów polega na tym, że nie jest prawdą, że wybór umowy z 1993 roku byłby na pewno lepszy niż wybór konwencji załącznika 13 do konwencji chicagowskiej. Załącznik 13 do konwencji chicagowskiej dawał polskiej stronie pewne instrumenty, przede wszystkim właśnie instrument możliwość prowadzenia własnego śledztwa, niezależnie od tego, co robiła strona rosyjska, do domagania się zgodnie z określonymi zapisami tego załącznika, określonych dokumentów i określonych materiałów od strony rosyjskiej, to w większym, w mniejszym stopniu się udało. Ja mam wrażenie, że na szczęście w większym przynajmniej, jeśli chodzi o istotę katastrofy. Co się udało? Pozyskać dokumenty, materiały ze strony rosyjskiej. Więcej się udało, niż nie udało. Ja mogę zadać panu pytanie i na zasadzie poproszę o konkretne, krótkie odpowiedzi, dobrze? Czyli tak, wiemy, powiedział pan, że konwencja chicagowska jest lepsza od umowy z 93 roku, ponieważ dawała nam przynajmniej coś, tak? Możliwość własnego śledztwa. Natomiast umowa z 93 roku
Umowa z 93 roku? Nie, no ja precyzuję. Konwencja Chicagowska pozwoliła na przykład polskiej stronie przedstawić oficjalne stanowisko do raportu MAC-u. To MAC musiał, nawet jakby nie chciał, to stanowisko zamówić. Co się stało? Kto jest dysponentem śledztwa? Dysponentem są Rosjanie, ale na całym świecie jest tak, że jeżeli jest jakaś katastrofa jakiegoś samolotu, to dysponentem jest kraj, gdzie się zarówno na zdrowie. Nieprawda, to jest kłamstwo. Na całym świecie jest tak, to jest nieprawda. To jest samolotu, jest Polska. Zginęli polscy obywatele. I gdyby to było na uczciwych warunkach, w cywilizowanym świecie, to Rosjanie by nawet nie dotknęli tego wraku, tylko otoczyliby teren i pozwolili polskim służbom po pierwsze przeszukać teren, po drugie zabrać swoją własność, to była własność Polski, własność z danymi wrażliwymi, czyli z laptopami, z telefonami komórkowymi, z kodami natowskimi, nie mówiąc już o ciałach i o sekcji zwłok polskiego prezydenta i o ciałach Polaków, polskich VIP-ów. I w cywilizowanym świecie w ten sposób to by się działo. Konwencja, umowa z 93 roku, która dotyczy lotów wojskowych, a to był lot wojskowy, jak pan zapewne wie, a konwencja chicagowska dotyczy lotów cywilnych, czyli została przyjęta wbrew prawu, zamknęła nam możliwość do, po pierwsze, dysponowania, do dostępu do najważniejszej rzeczy, czyli do dowodów, do kluczowych dowodów, czyli do rzetelnego śledztwa. Uniemożliwiła nam prowadzenie rzetelnego śledztwa. Student pierwszego roku prawa panu powie, że nie ma śledztwa bez dostępu do dowodów. Że dowodem jest, są czarne skrzynki, natomiast kopie czarnej skrzynki to już jest lipa, a stenogramy to już może pan sobie wyrzucić do kosza. Oczywistą rzeczą, to konwencja chicagowska, to nakładam taką zasadę, że śledztwo w sprawie katastrofy samolotu prowadzi kraj, na którego terenie katastrofa się zdarzyła. Czyli błędem było przyjęcie tej konwencji. Tak, ale... Ale tak czy nie? Nie, nie było błędu, ponieważ... Przyjęcie konwencji, która oddawała w dyspozycję śledztwo Rosjan jest... Umowa z 93 roku, tak jak ale proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Nie, ale ja zadam panu pytanie. Nie chciałbym przesądzać, że to był błąd, ale... Ale proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Przyjęcie takiej umowy, która oddawała śledztwo w dyspozycję Rosji, było błędem czy trafnym wyborem? Moim zdaniem wybór konwencji chicagowskiej w tym przypadku był trafnym wyborem. Czyli uważa pan, czy trafnym wyborem było oddanie śledztwa w dyspozycji Rosji, tak? To było. Przed chwilą się do tego zgodziliśmy. Ale tak, ale dawało pewne instrumenty dostępu do dowodu. Bo nie mówi panie prawdę, że strona polska nie miała dostępu do dowodu. Strona polska jak najbardziej miała dostępu do dowodu. Do dzisiaj nie ma dostępu do dowodu. Miała dostęp nie, do wszystkich dowodów. Nieprawda. Kopie, że proszę mnie przerywać. Ale ja mówię o kopiach. Zgodziliśmy się co do tego, że konwencja chicagowska oddała w dyspozycję śledztwo Rosjanom. Umowa z 93 roku nie oddawała, stawiała na równi oba państwa. Pan twierdzi, pomimo tego, że zgodziliśmy się co do tego, że przyjęcie konwencji chicagowskiej było trafne, ponieważ w przeciwnym razie moglibyśmy nie dostać nic, a tak to przynajmniej dostaliśmy coś. Wprawdzie nie były to dowody, bo co do tego się zgodziliśmy, że czarne skrzynki są dowodem, ale kopie już nie, więc nie dostaliśmy dowodów, nie mamy dostępu. To są uprawomocnione kopie. Ale to nie są dowody. Nie, to nie są dowody, proszę pana. Kopie czarnych skrzynek nie są dowody. Do dzisiaj nie mamy dostępu do wraku, który jest niszczony. Był na pana oczach niszczony. Zgodnie z polskim prawem, co powiedział prokurator generalny, te uprawomocnione kopie mogą być dowodem w polskim postępowaniu. Ja tylko opieram się na tym, co powiedział prokurator generalny. Kolejny kluczowy dowód, wrak, który widział pan, jak był niszczony. Widziałem jedną scenę, kiedy pani Anita Gargas, kiedy jakiś techniczny pracownik wybijał szyby w części jednej ze ścian. I przecinał przewody, tak? Przecinał przewody, widział pan jak przecinał przewody. Myślę, że przecinał przewody, tak? No, ale widział pan to, czy nie? Widziałem całą tą scenę, tak? Czyli, ale co, że wybijał ale ja uważam, że... Ale ja chciałam zapytać pana... Wyciągnięcie z tego wniosku o niszczeniu, masowym niszczeniu wraków jest nadużycie. Znaczy, widząc pan mówi teraz mi coś takiego. Widziałem, jak wybijano szyby, jak przecinano przewody, ale na podstawie tego wyciąganie wniosku, że niszczono wrak, to jest co? Nie, uważam, że jest nadużyciem, jest wyciąganie wniosku. Aha, no to jest właśnie,
to... Wiadomo, że przy transportowaniu pewnej części, jeżeli grozi wypadnięcie szyb, na przykład i uszkodzenie czegoś takiego, trzeba to szyby wybić. Był niszczony czy nie był niszczony? Bo przed chwilą pan mówił, że nie był niszczony. Teraz pan powiedział, może był niszczony, coś tam było niszczone, ale nie wiem, czy to było... Nie uważam tego za istotne i nie uważam tego za ważne z punktu widzenia oceny przebiegu katastrofy. Tyle. Ja bym prosiła o poważną rozmowę, bo pan teraz powiedział zupełnie sprzeczną rzecz niż 14 sekund temu. 14 sekund temu pan powiedział, że nie był niszczony, to powiem na drugi. Nie, ale ja chciałabym z panem się trzymać faktów. Widziałem scenę, że wybijano szyby, nawet nie pamiętam sceny. Czyli był niszczony, czy nie był niszczony? Według pana, ja chciałabym się dowiedzieć od pana. Według pana, był niszczony, czy nie? Ale to pan znaczy dla niszczenia. Możemy taką dyskusję prowadzić. Taką tautologiczną, jeżeli pani chce. Co to znaczy niszczenie? Niech pani mi da definicję. Filozoficzną niszczenia. W normalnym kraju, gdyby to nie była Rosja, która, jak pan wie, współcześnie dokonuje zamachów terrorystycznych na własnych obywatelach, eksterminuje Czeczenów, wysadza budynki z własnymi obywatelami. Ma, owszem, ma. W tym przypadku nie ma nic dodać. Owszem, bardzo dużo. Ma, zaraz o tym powiem. Nie ma nic dodać. Ale dobrze, to pan. Ja chcę rozmawiać o katastrofie społecznej. Tak, ja też. A w ogóle to mieliśmy rozmawiać ja o reakcji medialnej, a nie o katastrofie społecznej. Ale pan się denerwuje, że teraz rozmawiamy o... Nie, nie denerwuję się, bo ja uważam, że mam rację, a nie pani. Proszę pana, w normalnym kraju wrak, który jest dowodem w tak ważnym śledztwie, śledztwie, które ma wyjaśnić śmierć prezydenta państwa, europejskiego państwa, ten wrak, na ten wrak kuchają, dmuchają, pieczołowicie go rekonstruują. Każdy najmniejszy drobiazg jest ważny, nie wolno dotknąć nawet najmniejszego kawałka, dlatego że on ma znaczenie. Byliśmy świadkami wielu wypowiedzi pani Ewy Kopacz, która nas zapewniała, że każdy kawałek, każdy metr po metrze był sprawdzany i wszystko było zbierane, co się okazało kłamstwem. Następnie bardzo dziękowała za współpracę. Było kłamstwem i co z tego? To z tego. Jaki to ma wpływ na badanie przebiegu katastrofy? Ja chciałem właśnie zadać pytanie, tak? Jeżeli minister zdrowia kłamie w takiej podstawowej rzeczy, całe kłamie, tylko był prowadzony kłam. Przepraszam pana bardzo, ale jeżeli pan mówi, że co z tego, to pan nas obraża. Ale będzie czas na pytanie. Proszę pana, chodzi o... Nie pan opiekuje się pan. Świadome mówienie nieprawdy. Pani minister została być może, nie wiem, że kłamało, ale być może jest możliwość też taka, że została wprowadzona w błąd. Nie moją rzeczą jest przesądzanie, czy ona kłamała, czy została wprowadzona w błąd. Proszę pana, ja chciałem pytanie zadać. Jeżeli się mija z prawdą, albo została wprowadzona w błąd, ale z pełną świadomością wypowiada te słowa, to jaką ja mam pewność jako obywatel, jak to pan ocenia, że w kolejnych, następnych ważnych rzeczach w sprawie katastrofy smoleńskiej rząd będzie, nie będzie wprowadzany w błąd? Taką ma pani pewność, to ma pan pewność, że mając określone informacje o tej katastrofie, każdy może sobie wyciągnąć wnioski, jakie może wyciągnąć i zdobyć wiedzę na temat przebiegu tej katastrofy. Rząd nie ma nic do rzeczy, to rząd mówi lub nie mówi. Mówię to samo, co mówiłam dzień po katastrofie. Nie mamy dowodów, dowody są w Rosji, w związku z czym nie możemy stwierdzić na 100% co było, natomiast wszelkie przesłanki i wszystkie przesłanki, racjonalne przesłanki, większość racjonalnych przesłanek każe przypuszczać, co najmniej zadawać pytanie, a w bardzo dużej mierze podejrzewać, że to był zamach. Większość przesłanek. Natomiast ja chciałabym się odnieść do tego, ponieważ... Jest przeciwne. Uważam, że właśnie. O ile nie mamy dowodów rzeczywiście 100%, bo nie mamy fizycznie wszystkich dowodów, to możemy wyciągać wnioski z 95% pewnością, a nie 100%, ale mamy ze wszystkich przesłanek, które są, możemy z 90% pewnością powiedzieć, że to nie był zamach. Dobrze, to musi być punkt wyjścia. Proszę, ja tego chciałam. Dobrze, i tak jest, dobrze, ustaliliśmy punkt wyjścia. Tak. I teraz bardzo proszę, żeby się trzymać faktów. I być może spróbujemy
pójść taką drogą pozbawioną emocji, ale właśnie sprowadzając to do faktów. Jeśli Pan wie, że nie mieliśmy dostępu, że zgodziliśmy się co do tego, że nie mamy dostępu do dowodów i opieramy się na przesłankach, i jeśli Pan wie, i to było istotą poprzedniego pytania, które sprytnie Pan troszeczkę ominął z boku, istotą poprzedniego pytania było zadanie Panu pytania, że jeśli Pan wie, że strona rosyjska, bo przypuszczam, że Pan nie zakłada, że Pani minister Kopacz kłamała, czyli zrozumiałam z tego, z Pana reakcji... Są z jej punktu widzenia, bo błędy polityczne, to było, to nie pomoże. Czyli rozumiem z Pana racji, że Pan jest przekonany, że po prostu strona rosyjska wprowadziła polskiego ministra w błąd, tak? Czy nie? Być może tak. Ale nie, no to Pan, co Pan uważa? Czy Pan uważa, że Pani minister kłamała, czy że strona rosyjska wprowadziła Panią minister w błąd? Nie wprowadziła w błąd, tak. Dobrze, to trzymamy się faktów. Skoro Pan uważa, że strona rosyjska mogła polskiego ministra w takiej sprawie wprowadzić w błąd, to czy Pan nie zakłada sytuacji, że w innych sprawach ważne czynniki społeczne, ważną władzę, polskie władze, również mogły zostać wprowadzone przez stronę rosyjską w błąd. Nie, ale ja chciałam być tutaj z Pana. Dobrze. Tak, czy nie? Nie, to zależy w jakiej sprawie. Nie. Ale to była bardzo ważna sprawa i to był minister polskiego rządu. Wie Pan, co innego, kiedy jest sytuacja, kiedy jakieś rosyjscy przedstawiciele zapewniają Pani minister Kopacz, że teren jest na pewno uprzątnięty, nie ma ani jednego kawałka. Co oczywiście na pierwszy rzut oka można wiedzieć, że można się zorientować, że to nie może być prawda, bo nigdy wszystkich... Czyli części, kiedy Pani minister Kopacz to mówiła, to już Pan wiedział, że ona kłamie, czy nie? Nie wiem, bo bym tego nie mówił po prostu. No ale ona widać się czytowała to, co inni ludzie mówili. Ale to nie jest to, to nie jest w ogóle żadna sprawa. Ale ja nie mówię, ja nie mówię, czy to jest istotne, czy nie. Ja chcę od Pana konkretnych odpowiedzi. Czyli jeśli Pan wie, że strona rosyjska wprowadzała polskiego ministra w błąd, czy Pan potrafi założyć to, że w innych sprawach strona rosyjska również mogła polskie władze wprowadzać w błąd, czy nie? Czy Pan odrzuca tą sytuację? Tak, mogła wprowadzać błąd, jestem nawet, tutaj będę adwokatem diabła, być może wprowadzała błąd nie tylko w tej sprawie, ale również mogła wprowadzać błąd w sprawie, tutaj Pani pomogę, informacji o tym, że nie zachował się zapis radaru zondowania 154, co Rosjanie twierdzili, że to nagranie się nie zachowało, chociaż teoretycznie takie nagranie powinno być, bo na wyposażeniu tej stacji wieży kontroli lotu powinna być rejestracja takiego, czy rejestrator takiej pracy radaru, rzekomo się zepsuł. Zakładam, że mogło tego nie być, bo Rosjanie na przykład mogli uznać, że tu ujawnienie tego by zbyt to wciążało ich kontrolę. Ja tego nie przesądzę, ale mogę. Wiemy, że nie mamy dostępu do dowodów, wiemy, że strona rosyjska wprowadza stronę polską mamy w błąd. Do dowodów. Nie, mamy ale przed chwilą się Pan zgodził ze mną, że nie mamy dostępu do dowodów, a teraz Pan mówi dokładnie coś przeciwnego, więc w takich warunkach naprawdę trudno się trzymać. Mamy dostęp do dowodów w 95%. Nie mamy dostępu do dowodów, do podstawowych dowodów nie mamy. Nie mamy dostępu do wraku, nie mamy dostępu do czarnych skrzynek, nie mamy dostępu do rzetelnych mamy badań. Dostęp do czarnych skrzynek, mamy dostęp do wraku. Gdzie Pan ma dostęp do czarnych skrzynek? Mamy kopię. Nie, ja mówię o czarnych skrzynkach, nie mówię o kopiach. Trzymajmy się faktu, bo Pan znowu cofa nas o 15 minut wstecz. Już przed chwilą to rozmawialiśmy o tym. Ale nie bawmy się w jakieś takie... Nie, ale właśnie trzymajmy się faktów. Nie, ale ja nie przekomarzam się słownie. Staram się z Panem trzymać faktów. Nie, tu przebadaliśmy brak, a coś innego. Pytam, czy mamy dostęp do dowodów. Oto jedno zdanie. Chciałam od Pana wyegzekwować prostą odpowiedź. Dostępiliśmy do wraku. Nie, czy mamy dostęp do dowodów, do wraku w tej chwili? Mamy dostęp do wraku? Nie, czy mamy? Pytam w czasie teraźniejszym, bo Pan nie wie, przez kogo został przebadany i w jakim czasie. Nie jest tym, Pan w stanie podać. Tak, ale ponieważ minister Kopacz na tym... prowadzącego, żeby ta dyskusja wyglądała trochę inaczej. Ale ja chciałabym do Pana się... Przejdziemy dalej, bo chyba nie... Nie, ale skoro... Nie, bo ja chciałam to pociągnąć
Nie, no bo możemy się tak przekłamać na sukę, ale to naszej filozofii wiele pomaga. Możemy kłamała. Znaczy, że to została wprowadzona w błąd przez rosyjskie władze, to być może pan Seremet też został wprowadzony w błąd przez rosyjskie władze. Być może, ale jest na to 1% szans. Ja mam pytanie do pana redaktora. Czy pana ocenie media profesjonalnie i rzetelnie informowały polskich obywateli o śledztwie albo o tym, i znaczy profesjonalnie też oceniano to, co robi rząd w sprawie katastrofy w Smoleńsku? Czy pana ocena ogólna? Zapewne nie, oczywiście, bo nigdy nie ma idealnej oceny i profesjonalnej. Natomiast media miały za zadanie przede wszystkim dochodzenie do prawdy o tej katastrofie, prawda? W swoim mniemaniu, co jest prawdą, a co nie, prawda? I dochodzenie do tego, jaka jest prawda o samej katastrofie, jaka jest prawda o śledztwie. Czy się wywiązywały? Mam wrażenie, że w dużym stopniu też nie wywiązywały. Ja mam niestety większe zastrzeżenia do tak zwanej strony, umownie zwanej Smoleńską, bo uważam, że ta strona, czy media związane z tą stroną, to jest przede wszystkim Gazeta Polska i Nasz Dziennik, dopuściły się najwięcej kłamstw. W jaki sposób media rozliczają rząd za swoje pomyłki? Jeżeli ja nie przyjmuję tego, może to jest różnica pokoleń, ale ja tego nie przyjmuję, że raport w sprawie katastrofy smoleńskiej jest w 95% prawdziwy. Znaczy to gdzie jest te 5%? Ktoś przyjdzie i powie w 85%, tak i znowu ktypamy. Ja uważam, że na przykład raport Komisji Milera jest nieprawdziwy. Kluczowej sprawie, kluczowym dowodzie i to pisałem tam, gdzie mogłem. Czyli to się akurat nie przebiło. Tym, że powodem katastrofy było naciśnięcie przycisku uchod na przykład. A według pana jaki był powód katastrofy? Powód katastrofy był złożony, ale głównie oczywiście głównym powodem było to jednak niezachowanie bezpieczeństwa plus pewnie jednak jakaś pomyłka z odczytywaniem wysokości. I pan to mówi na podstawie czego? Na podstawie tej wiedzy, którą mam. Czyli na podstawie, a tą wiedzę ma pan na podstawie czego? Na podstawie raportu Komisji Millera, raportu Machu, na podstawie tego, co ogłosił z władzy Białej Księdza Antoni Macierewicz, to jest wszystkich źródeł. Bo ja akurat na podstawie przedstawiam wszystkie książki, jakie na Smoleńskie wyszły i wszystkie źródła, jakie są dostępne i większość artykułów prasowych. Różnica między nami jest taka, że pan wyrobił sobie opinię w 95% na podstawie raportu Maku i na podstawie raportu Komisji Millera. Powiedział pan, że czytał pan również Białą Księgę Macierewicza. I różnica między nami jest taka, ja kompletnie ze wszelkich przesłanek, nie tylko przesłanek, dowodów tak naprawdę, no bo widziałam na własnych oczach, z tego jak Rosjanie wprowadzają w błąd polskie władze, między innymi polskie władze, nie mam najmniejszego zaufania do raportu Anoniny. Postawy polskich władz od samego początku również nie mam żadnego, to wynika właśnie z postawy polskich władz, nie mam żadnego zaufania do raportu Komisji Millera i to nie jest kwestia wiary czy niewiary. I tutaj trzeba by było wymienić dziesiątki rozumiem, że dopiero jak Antoni Macierewicz by pani powiedział, że Ziemia krąży wokół Słońca, to by pani uwierzyła. Ale to pan do nas odnosi, że to pani Anodina, to pani twierdzi, że nie ma dowodu, że Ziemia krąży wokół Słońca, bo mówi to pani Anodina i mówią to Rosjanie, z którym nie mogą ufać. To jest pani rozumowanie. Nie, pan mi wmawia słowa, których ja nie powiedziałam. Ponieważ Rosjanom nie można mówić, więc jak mówią, że Ziemia, że Słońce jest dzień, to znaczy, że mówią nieprawdę. To jest pani rozumowanie. Być może mówią prawdę, być może mówią nieprawdę, natomiast mam wszelkie podstawy rozumowe twierdzić, że mówią nieprawdę, ponieważ ileś razy mówili nieprawdę. Między innymi pan stwierdził, że mówili nieprawdę minister Kopacz. To pan powiedział. No ja potrafię rozróżnić, kiedy mówią prawdę, kiedy mówią nieprawdę. To nie jest tak, że Rosjanie na przykład nie chcą wiedzieć, nie chcą, żeby Polacy wiedzieli, że oni niszczą wrak, tak? Bo te materiały były bardzo łatwo do zdobycia, zniszczenia wraku. Oni też nie chcą wiedzieć, że myśmy, że Rosjanie, że oni też chcą, żeby Polacy wiedzieli, że oni umyli wrak, bo to nie chodzi o to, żeby ukryć te działania.
chodzi o to, i to jest metoda od wielu wieków, jak się ktoś uczy historii, to trochę wie, że to chodzi o to, żeby postawić nam przed oczami fakt, ale zmusić nas do tego, żebyśmy udawali, że go nie widzimy. I on, i profesor Nowak powiedział coś takiego. Spotkałem niedawno dziennikarza Gazety Wyborczej, który był ze mną w Smoleńsku i widział zabłocony wrak, widział. I teraz spotkałem go i mówię do niego, no widzi pan, umyli wrak. A ten dziennikarz Gazety Wyborczej powiedział, wie pan co, a może ten wrak od początku był taki czysty. Ale ja chciałabym tylko zakończyć. Chodzi o najgorszy rodzaj upodlenia. To znaczy, żeby pokazać ci przed oczami rzeczywistość i zmusić się do tego, żebyś udawał, że tego nie widzisz. Czyli to jest najgorszy rodzaj upodlenia. I wydaje mi się, że my mamy z tym właśnie do czynienia. I niestety trochę się, znaczy źle się czuję z tym, że mam wrażenie, że po prostu pan jest... No, niestety wpisuje się w tą postawę, że pan... I teraz zastanawiam się, tak naprawdę zastanawiam się, bo chciałabym wiedzieć, czy pan to robi z przekonania, czy pan rzeczywiście w swojej logice... Czy pan z nas kpi? To rzeczywiście tak sobie to wytłumaczył, czy pan to robi z przekonania, czy... Nie wiem, ja nie chcę panu nic insynuować tutaj, tylko naprawdę się zastanawiam. No pytanie, gdzie pani widziała myty wrak? I teraz ja mam do pana pytanie. Proszę mi podać zasadę, na podstawie której pan łamie coś takiego jak zakaz przedsądów dziennikarskich. Bo jeżeli pan formułuje coś takiego, prawda, takie swoje tezy daje, że to jest prawda, to nie jest prawda i tak dalej, to są przedsądy dziennikarskie. Jest coś takiego jak zakaz przedsądów dziennikarskich. O tym pan powinien wiedzieć. I teraz definicja prawdy. Nie, przepraszam, ja nie skończyłam. Proszę podać definicję prawdy, którą pan się posługuje, a którą Sąd Najwyższy w 2002 roku, to jest zdaje się 5 lipca, podaje. Proszę ją podać. Nie znam tej definicji, nie jestem... Tak myślałam, to ja panu powiem. Proszę bardzo. To jest zgodność sądów z rzeczywistością. Jeżeli pan nie zna tej definicji, to ja nie wiem, co pan robi w tym zawodzie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pomimo, że kompletnie nie zgadzam się z tym, co pan Piotr tutaj powiedział, to trzeba oddać honor, że miał odwagę tutaj przyjść, stanął przed nami. Absolutnie, naprawdę nie chciałam pana, to było rzeczywiście spontaniczne skojarzenie, dlatego że dokładnie ten sam przykład, a propos kuli ziemskiej i naprawdę on absolutnie pana nie porównuje do, także przepraszam, jeśli pan, nawet nie będę wymawiać nazwiska, żeby tu nie utrwalać, przepraszam, jeśli pan poczuł się z tym źle. Dziękuję, że pan miał odwagę, bo uważam, że to jest odwaga cywilna, żeby tu jednak przyjść i stanąć i rozmawiać, będąc w mniejszości. Wielokrotnie byłam w takiej sytuacji i wiem, że nie jest to proste. No i nie wiem, czy to coś dało. Ja też dziękuję i też chciałbym powtórzyć to, co powiedziałem na początku, że uważam, że zawsze lepiej rozmawiać, niż nie rozmawiać, nawet jak się bardzo różnimy. Oczywiście nadal się różnimy, ale też chciałem bardzo podziękować za zaproszenie i też przepłacić za to, że czasem przekroczyłem pewne granice i pani, wobec pani. I pewnie się nie unosiłem kilka razy za bardzo emocjami, no ale temat jest emocjonujący, więc w sumie dziękuję bardzo jeszcze raz za bardzo, moim zdaniem, wartościowe spotkanie dla mnie, w którym razie bardzo cenne i wartościowe. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję ze swojej strony. Jak obiecaliśmy, był link, było gorąco. Zapraszam jeszcze raz na kolejne spotkanie. Będziemy informować wszystkich na mailu. Chciałem ze swojej strony jeszcze podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego spotkania. I jeszcze pewnie pani Ewa i pan Piotr z nami zostaną w chwilę, żeby można to dyskutować, prawda? Więc jeżeli jakieś pytania nie zostały zadane, będzie okazja w kuluarach. Dziękuję bardzo.